Zacznę może trochę mało optymistycznie, ale to jednak jest realizm, że nasze życie przychodzi bardzo często z pewnymi wyzwaniami, trudnościami, problemami. No, nie jest usłane różami, a nawet jeśli, to raczej te róże mają trochę kolców w międzyczasie. I dlatego w dzisiejszym odcinku powiem Wam o tym, kiedy jest ten moment, że warto byłoby się skonsultować ze specjalistą, zwłaszcza z psychologiem czy psychoterapeutą. Zapraszam. Mam na imię Monika, jestem psychologiem i autorką bloga Psycholog Pisze, a na kanale Psychologia na co dzień dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z szeroko rozumianej psychologii. Dlatego jeżeli jest to tematyka, która Was interesuje, to serdecznie zapraszam do subskrypcji, zostawiania komentarzy, łapek w górę, dzielenia się swoimi refleksjami. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Jak już wspominałam, życie bardzo rzadko płynie sobie lekko, łatwo i przyjemnie. Najczęściej doświadczamy różnego rodzaju wyzwań, problemów, bólu, straty, ale chciałabym Wam pokazać, że jeżeli w pewnym momencie pewne sytuacje sprawiają, że nie jesteście w stanie ruszyć dalej, że nie wiecie, co się do końca dzieje, albo bardzo się martwicie, albo bardzo się boicie, albo bardzo, bardzo cierpicie, to jest pomoc, jest kierunek, w którym możecie się udać, żeby uzyskać pomoc i wsparcie. I teraz przedstawię Wam kilka takich powodów, dla których ludzie najczęściej zgłaszają się po pomoc do psychologa. Być może któryś z tych tematów, któryś z tych problemów dotyczy również Was i może postanowicie i Wy skorzystać z takiej pomocy. Pierwszy z takich problemów to strata. Śmierć w naszym życiu jest nie do uniknięcia i bez względu na to, czy borykamy się z żałobą po kimś bliskim, po rodzicu, partnerze, czy nawet po zwierzaku, pewne emocje mogą być dla nas nie do udźwignięcia, mogą nas całkowicie przerastać. I to jest właśnie ten moment, kiedy warto udać się po pomoc do specjalisty. Dobry psycholog pomoże Wam przepracować taką żałobę, to znaczy opowie Wam o różnych stadiach żałoby, wypracujecie indywidualne dla Was takie specjalne pod Was sposoby radzenia sobie z żałobą, z żalem, z bólem, z płaczem, ze smutkiem. I żałoba jest bardzo trudnym i czasem długotrwałym procesem, ale z drobną pomocą psychologa i Waszym zaangażowaniem, Waszą pracą można z tego przejść w miarę obronną ręką bez konieczności przeżywania traumy. Kolejny problem, z jakim można się zgłosić do psychologa, to stres i różnego rodzaju lęki. Mamy stres w swoim życiu każdego dnia, od rozmowy o pracę, po jakieś problemy w związku. I jeżeli zostawimy je samym sobie i nie przepracujemy ich w taki fajny, zdrowy sposób, to możemy się spotkać z tym, że w pewnym momencie rozwinie się u nas na przykład całkowita izolacja od społeczeństwa albo pewne nawet stany depresyjne. I oczywiście z wieloma stresami takimi codziennymi radzimy sobie sami, radzimy sobie całkiem nieźle, ale w pewnym momencie możemy dojść do wniosku, że kurczę, coś nas chyba przerasta i to jest nie tak. Czujemy się wypaleni, czujemy się źle, zaczynają się stany depresyjne, mamy problemy z jedzeniem, snem i z bardzo wieloma rzeczami. I to jest właśnie ten moment, w którym warto, a nawet powinno się skontaktować ze specjalistą, który po pierwsze pomoże odkryć przyczyny naszego stresu, po drugie pomoże nam w tym, żeby wypracować sobie system radzenia sobie ze stresem i z różnego rodzaju lękami, taki uszyty na miarę specjalnie pod nas, żebyśmy my wiedzieli, co w konkretnej sytuacji dobrze byłoby zrobić, co jest dla nas zdrowe, co jest dla nas odpowiednie i co jest dobre dla nas i dla otoczenia, byśmy my poradzili sobie ze stresującą sytuacją. Kolejny problem to depresja. I tutaj uczulam, że warto najpierw skontaktować się z lekarzem psychiatrą, który będzie w stanie postawić jasną i konkretną diagnozę, a psycholog czy psychoterapeuta będzie takim wsparciem w procesie leczenia. Natomiast jest to też bardzo ważne wsparcie, bo gdy czujemy się beznadziejnie, gdy czujemy, że nie ma nadziei już na nic, chcemy umrzeć, mamy myśli samobójcze, dzieje się z nami naprawdę źle, jesteśmy przemęczeni, nie panujemy nad swoimi emocjami i wszystko, co się dzieje, jest po prostu złe i smutne i całkowicie beznadziejne, to psycholog będzie kimś takim buforem troszeczkę, który pomoże nam w tym, żeby te emocje opanować, żeby popracować nad zmianą myślenia, żeby w odpowiednim dla nas tempie popracować nad tym, co się z nami dzieje, żeby tę depresję przechodzić troszeczkę lżej, w troszeczkę inny sposób, ale też żeby mieć takie miejsce, które jest bezpieczne, w którym nikt nas nie ocenia, w którym mamy pewność, że nikt nam nie powie: a, masz depresję, weź się w garść, wszyscy mamy depresję. I czegoś takiego od psychologa nie usłyszycie, a na pewno nie powinniście usłyszeć. I dlatego to jest dobre i bezpieczne miejsce do tego, żeby się ze swoimi depresyjnymi stanami i emocjami tam pojawić i żeby się z nimi otworzyć. Kolejny problem to fobie. I o ile fobia przed wężami czy pająkami jest raczej powszechna, o tyle na przykład coś takiego jak sitofobia, czyli lęk przed jedzeniem, może sprawiać, że doprowadzimy się do bardzo niebezpiecznego stanu zdrowia. I jeżeli mamy fobie, które uniemożliwiają nam codzienne funkcjonowanie, nie są to tylko takie lekkie lęki, że wiecie, wzdrygacie się, gdy widzicie na zdjęciu pająka, ale rzeczywiście nie jesteście w stanie nic absolutnie zrobić, bo jesteście przerażeni, ten lęk was paraliżuje i nie jesteście w stanie nawet wyjść z domu, żeby zrobić cokolwiek, no to tutaj zaczyna się problem i wtedy trzeba skontaktować się ze specjalistą, który będzie w stanie pomóc wam przepracować tą fobię, troszeczkę się odwrażliwić, trochę się znieczulić, żebyście na przykład nie wpadli w coś takiego jak fobofobia, czyli lęk przed samym lękiem. To specjaliści są od tego, żeby pomóc wam tego uniknąć. Kolejny problem to kłopoty rodzinne lub kłopoty w związku. I tutaj mamy do wyboru 3 opcje. Pierwsza to są sesje indywidualne, druga to są sesje z partnerem lub z mężem, czyli tak zwana terapia małżeńska lub partnerska, i trzecie to terapia grupowa, gdzie możemy spojrzeć na różne problemy, także te, które dotyczą nas, z perspektywy innych osób. Jeżeli czujemy, że jesteśmy na przykład ofiarami przemocy emocjonalnej albo czujemy się w naszym związku przytłoczeni, jesteśmy przemęczeni tą relacją i zastanawiamy się nad tym, czy przypadkiem rozstanie nie jest najlepszym rozwiązaniem, to polecam zastanowić się, czy jednak nie warto się skonsultować ze specjalistą, żeby porozmawiać o wszystkich emocjach, żeby nie rezygnować z relacji, która jest na przykład już długotrwała, która jest zbudowana na zaufaniu, na lojalności, na przyjaźni, na zaangażowaniu, na opiece i wsparciu, dla pewnego przeciążenia emocjonalnego. W takiej sytuacji psycholog pomoże jednej lub wielu osobom w tym, w jaki sposób mogą patrzeć na swoje problemy, w jaki sposób mogą spróbować je rozwiązać, jakie mają potrzeby, o czym rozmawiają, a o czym obawiają się rozmawiać ze swoimi partnerami czy rodziną. To wszystko jest do ugryzienia i to wszystko jest do przepracowania na sesjach z psychologiem. Ludzie, którzy sięgają po pomoc psychologa, zmagają się także z różnymi niezdrowymi nawykami i z uzależnieniami. I tutaj, jeżeli mówimy o tym, że ktoś nadużywa palenia, nadużywa alkoholu albo próbuje na przykład, nie wiem, sam leczyć się środkami przeciwbólowymi i stanowczo bierze ich zbyt wiele, to psycholog jest w stanie pomóc dojść do źródła problemu, do tego, dlaczego tak się dzieje, od czego się to zaczęło i dlaczego bierzemy tych leków na przykład coraz więcej. Tutaj dobra jest współpraca na przykład z lekarzem psychiatrą, ponieważ bardzo często dochodzi tutaj do zaburzeń odżywiania lub rzeczywiście bardzo silnych uzależnień od alkoholu czy narkotyków. Do psychologów zgłaszają się także osoby, które chcą poprawić swoje wyniki. Jeżeli pomyślimy o sportowcach, którzy poza ciałem trenują również swój umysł wraz z psychologami sportu, to możemy pomyśleć o tym, że taki psycholog jest od tego, żeby pomóc im lepiej wystąpić, pozbawia ich tremy przed jakimś ważnym wystąpieniem na olimpiadzie czy coś w tym stylu, i dopiero w połączeniu ciała z umysłem są w stanie osiągać najlepsze wyniki w swoim życiu. I tak samo może być u was, jeżeli macie bardzo ważną rozmowę kwalifikacyjną, albo jeżeli macie jakieś wystąpienie przed szefem, albo musicie obronić pracę magisterską, czy jakąkolwiek, to psycholog może wam pomóc w tym, żeby sobie z tym stresem poradzić, żeby was troszeczkę zmotywować, żeby popracować z wami nad pewnością siebie, nad mową ciała na przykład, która będzie odpowiednia przy wystąpieniach, a zupełnie inna przy tym, kiedy będziecie bronić licencjatu. I od tego także jest psycholog. Są jeszcze osoby, które zgłaszają się do psychologa, aby uzyskać swego rodzaju klarowność umysłu. Bardzo wiele osób potrzebuje znaleźć odpowiedzi na różne swoje problemy i pytania. I udaje im się to często w sytuacji, gdy są w stanie w bezpiecznym środowisku, takim nieoceniającym środowisku gabinetu psychologicznego, wypowiedzieć je na głos. Psycholog pomoże spojrzeć na naszą sytuację z zupełnie innej strony, z takiej całkowicie obiektywnej, nie siedząc w tej sytuacji, która nas w danym momencie martwi i przeraża. I to też jest dobry sposób na to, żeby uzyskać pewną perspektywę naszego patrzenia na świat i na nasze problemy. Bez względu na to, z czym się borykacie, mam nadzieję, że jeżeli zajdzie taka potrzeba i będziecie tego chcieli, to traficie na naprawdę dobrego, empatycznego, wartościowego i ważnego dla Was specjalistę. Tego Wam życzę.